Siemano, z tej strony Fornal TV. Witam Was w kolejnym odcinku po nowym roku z serii Fornal gotuje. Będę dzisiaj gotował spaghetti. W moim składnikami są sos podliczki po bolońsku, sos do spaghetti, o taki. Makaron lubelli, spaghetti cienkie, nowość, o takie. Tu jest ponad... to jest ponad 850 gram mięsa, ale użyjemy z tego no, gdzieś koło połowy. Po prostu resztę wezmę do domu. No to starczy po prostu na dwie porcje, że w sensie, że dla pierwszej osoby, czyli dla mnie i dla drugiej z kimś. No to przystępujemy do procesu tworzenia spaghetti. Wlewamy sobie olejek właśnie do tego, do mięsa, żeby usmażyć. No dobrze, słuchajcie. No to teraz będę ogólnie smażył mięso do spaghetti. Tutaj nałożyłem część tej porcji, 400 gram. W późniejszej części smażenia dodam do tego sos i przyprawę. I po prostu w drugiej części filmu będziemy gotować makaron do tego spaghetti. Dzień dobry, szczęść Boże. Nalewamy teraz, dorzucam teraz sosu do owego mięsa, to smażę i potem będziemy gotować makaron do owego spaghetti. To teraz dorzucam tego sosu w połowę, puszki. Dobrze, no zdaję, że już szumę. Garniam, w sensie mieszam sos z mięsem. Teraz będziemy dolewać łyżkę półtora oleju do żeby na dole nie przywarło. Dobra, w sumie dwie damy. Czemu pasjonat, odpowiedź coś? Bo musisz prowadzić za niego odcinek teraz. Bez komentarza. Bez komentarza. Dobra. Dajcie mi subskrypcję na tę cierpliwość. Już jest kurde druga prawie. A nie ponad? Już dawno po północy. Po drugiej? Fornal, masz challenge, oblizać patelnię. Niestety będzie trochę gorsza jakość filmu, bo u kamerzysty się skończyła pamięć filmu w telefonie i teraz będziemy nagrywać moim. No tutaj już Przemek je. Przemysłowo. Zacznij testowanie mojego projektu. Ogólnie lepiej to pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Znaczy ładnie, bardzo ładnie pachnie, mi o to chodzi. O. Jak na studenckie spaghetti. Bardzo dobre. Wyszło ci dobrze. Jestem bardzo zadowolony w miarę tej opinii. Zobaczymy, co będzie dalej. No to pokażmy, jak dalej oceni Przemu Pasjonat. To moje współczesne studenckie danie. Moja ocena tej potrawy wykonana przez Fornala studenckiej spaghetti. Moja ocena będzie... Dziesięć na 10, żebym miał tą motywację. Oby tak dalej. Bardzo dobrze. Moją ocenę
Chyba spaghetti, jak mi Przemo pasjonat pomógł, jako mój gość w odcinku, pomógł mi z makaronem. Naprawdę to wyszło. Z mięsem w dodatkiem suchu też naprawdę ok. I dam temu, no też, żeby się dowartościować trochę, to ocenę 10 na 10. I mam nadzieję, że chcecie więcej takich odcinków z serii Fornal gotuje innych potraw. Może trochę zrobię trochę łatwiejsze, żeby po prostu bardziej się dowartościować. I my dokończymy z Przemem poza wizją te dania. A wy, jeśli chcecie więcej odcinków z Przemem lub samemu, żebym ugotował coś, to piszcie w komentarzu, dajcie łapki w górę, subskrypcję do niego i do mnie na kanał. Piszcie w komentarzu, jakie mam dania zrobić, w sensie i przepisy przy okazji, jeśli macie do tych daniowych. Będę brał to pod uwagę przy okazji nagrywania kolejnych filmów. To jak to mówię, never.